Cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Zapraszam na kolejny odcinek This World of Mine. Zobaczmy, co zdobył ostatnio nasz bohater podczas nocnych przeszukiwań i sprawdźmy, czy przeżyjemy kolejny dzień na wojnie. Zaczynamy! Kontynuujemy naszą grę. Zobaczmy, co to będzie. Dzień drugi się zaczyna. Nasz bohater wraca z nocnego polowania. Dobrze, dziennik. Dziennik mówi, że ta noc była spokojna. Poszukując zapasów, Marko znalazł parę ciekawych rzeczy. Mamy tu takie części zabawek, inne różne części do broni, jedzenie, dużo jedzenia znalazł, to bardzo ważne. Jedzenia, woda, to jest zawsze przydatne. Cukier, który na tym etapie jeszcze nie będzie nam, z tego co pamiętam, potrzebny, ale cukier, jak to też w minionych latach i też z doświadczenia historycznego wiemy, jest zawsze w cenie. Zawsze może nam się przydać do jakiegoś handlu, wymiany. Może być nam przydatny. Dobrze, zobaczmy. Status naszych bohaterów, jest godzina 6:10. Status naszych bohaterów, Marko. Marko jest głodny, lekko chory i zmęczony. Zobaczmy, czy ma jakieś przemyślenia. Niestety, nowych przemyśleń Marko nie ma. Pawle, który szybko biega, jest głodny, lekko ranny, dochodzi do siebie. Zobaczcie, tutaj go widzimy. On w tym momencie odpoczywa. Może dajmy mu jeszcze odpocząć, żeby w miarę do siebie doszedł. No i Bruno. Bruno jest dobrym kucharzem. U nas zajmuje się w tym momencie majsterkowaniem. Nie mamy jeszcze tu za bardzo czego gotować. Jest głodny i zmęczony. Bruno i Pawle sobie spali całą noc, więc myślę, że warto jest tutaj zobaczyć, czy już możemy zbudować łóżko. Dobrze, możemy zrobić kolejne łóżko, więc zróbmy sobie szybko łóżko, do którego położymy, że tutaj, do którego położymy naszego bohatera, który wrócił sobie z polowania nocnego. Lekko chory. No, myślę, że jeszcze tutaj, skoro jest lekko chory, nie musimy mu podawać żadnych lekarstw. Zresztą, jak widać, lekarstw jeszcze też nie mamy. Musimy się ratować, powiedzmy, na dzisiejsze nasze czasy domowymi sposobami. No i zobaczymy. Dobrze, Bruno sobie tu odejdzie. Kolega Marko idzie sobie spać. A Bruno w tym czasie skończy nam tutaj odgruzowywanie, żebyśmy mogli wyjść na podwórko i zobaczyć, co jeszcze nam się znajduje w domku na drzewie. Może tak, żeby nie tracić czasu, poprośmy jednak Pawle. Jednak Pawle, niech też troszkę popracuje, jeżeli chłopaki zostaną znowu w domu i będą próbowali dojść do siebie podczas nocki. Okej, Bruno już się tutaj wstępnie przekopał. Zobaczmy, czy możemy otworzyć tą szafę, czy musimy raczej coś wytworzyć. Niestety nie mamy takiej opcji, ale zobaczcie, jest drabina. Więc raczej już się wydostaniemy na zewnątrz. No dobrze, Bruno, zobacz. Zobacz, co tutaj mamy. Ja bym miała w sumie do Was taką prośbę, kochani, no bo wiemy, że tutaj jest wojna, że różnie ludzie mogą się zachowywać i chciałabym, żebyście powiedzieli mi, czy wolicie, żebym tą rozgrywkę poprowadziła agresywnie, czyli jakby sprawdziła poziom moralności naszych bohaterów i grała agresywnie, czyli tutaj bez żadnych skrupułów, czy raczej chcielibyście taką łagodną rozgrywkę, która będzie bardzo, może nie wiem, zmoralizowana to złe słowo, ale będzie taka, która, no w sumie może to nawet nie najgorsze słowo, będzie szła po prostu zgodnie z jakimiś tam standardami, moralnością.
i po prostu byciem człowiekiem. Napiszcie to w komentarzu, bardzo was o to proszę. Będzie dla mnie cenna wskazówka, co my tutaj znaleźliśmy. Patrzcie, same dobre materiały. Same dobre rzeczy. Jedzonko, zioła, woda, książki. Super. Okej. Okay. Tu jeszcze coś tu mamy do przeszukania. Tutaj jeszcze skrzydełko można usiąść. Tu nic nie znajdzie. Tu jeszcze jest do przekopania, zobaczcie. Cały ten jest do przekopania. Tutaj pan nasz ma wytryszek. Ciekawe, czy też jesteśmy w stanie... Można wziąć te? Czy jesteśmy w stanie te drzwi otworzyć? O, jesteśmy. To teraz następne drzwi. Pootwierajmy sobie te drzwi, żeby nasi bohaterowie mogli bez przeszkód poruszać się po pomieszczeniach. I klikniemy sobie dwa razy na zadanie, które ma zrobić. Zobaczcie, one będą biegać. Troszkę szybciej będzie nam to szło. Rany, Jurek, już jest 3:10. Zobaczcie, jak ten dzień szybko nam tutaj upływa. Po prostu w zastraszającym tempie. Zastraszającym tempie. I teraz tak, te drzwi już mamy otwarte. Przejdźmy sobie do tych drzwi. Czy one to są otwarte? Tak wyglądają przynajmniej. A, okej, okay, pozamykał. Dobra, wszystko wiemy. Pan ma wytryszek. Zobaczmy, czy te drzwi się uda otworzyć, czy się nie uda ich otworzyć. Niestety, nie da rady. No ale cóż, zobaczmy, co się dzieje w świecie. Mam jeszcze radyjko, które zbudowaliśmy ostatnio. O, patrzcie, od razu mamy ustalone tutaj dzień drugi. Nasze miejskie radio. Przywódca rebeliantów polecił nam ostrzec naszych słuchaczy, żeby nie przekraczali linii frontu. Pogwałcenie tego nakazu może być brzemienne w skutkach. Okej. Okay. Zobaczmy, czy jakaś muzyczka. Jakaś jeszcze wiadomość, informacja. O, patrzcie, jest kolejna wskazówka. Pomimo desperackich kontraktów rebeliantów mających na celu przełamanie oblężenia, Pogorem wciąż pozostaje odcięte od świata. Siły rządowe nie zezwalają na dostarczenie jakiejkolwiek pomocy humanitarnej do miasta, argumentując, że trafiłaby ona w ręce rebeliantów. Czyli tutaj sytuacja ciężka nam się robi. Zobaczmy, czy jeszcze coś się dzieje. Radio 1, City Radio, tu mamy muzykę. O. Puśćmy trochę muzyczki naszym bohaterom, niech się cieszą. Muzyczka sobie leci teraz w tle, a my idźmy zobaczyć, co możemy tu jeszcze zdziałać w tym czasie. Może możemy już zbudować jakiś wytrych albo coś. Żeby te drzwi otworzyć, niestety nie możemy jeszcze, ale możemy zbudować, zobaczcie, kuchenkę. Kuchenka nam się przyda do gotowania. Dobrze, zbudujmy sobie kuchenkę. Pawle, zobacz, czy ty możesz się tu dostać, chociaż wątpię, że będzie mógł się tutaj dostać. Ale sprawdźmy to. Niestety nie mamy narzędzi, no to zobaczmy, czy możemy sobie polepszyć nasz warsztat. Została nam godzinka. Niestety jeszcze nie możemy. Potrzebujemy trochę więcej drobiazgów, żeby móc warsztat sobie zrobić. No dobrze. Co tu jeszcze możemy? Zobaczmy. Bruno jest kucharzem, on lubi gotować. Może coś bym mógł tutaj. Niestety nie możemy. Książki. To zróbmy sobie jeden opał. Niech nam zrobi opał. Opał nam się przyda na zimę. Jest 16 stopni, więc zakładam, że albo mamy teraz jesień, albo zaczyna nam się zima. Albo wiosnę, przepraszam. Przepraszam was bardzo. No i już jest 7:50, czyli zaraz kończy nam się dzień. Nastała noc. Nasza ostatnia lokalizacja to był opuszczony domek. Pojawiły się dwie nowe lokalizacje. Ostrzelana szkoła i supermarket. Może tak. Niech nasz Marko będzie
nam szukał zapasów, ponieważ jest dobrym przeszukiwaczem. Nasz głodny, lekko ranny Pawle niech sobie śpi w łóżku, a Bruno niech czuwa, żeby tam za bardzo nikt nas w nocy nie napadał. Podejdźmy sobie jeszcze raz do opuszczonego domku. Zobaczcie, odwiedziliśmy go poprzedniej nocy, zabraliśmy 30% rzeczy stamtąd, więc warto byłoby go, myślę, dokończyć, dlatego że mamy tu nadal dużo materiałów, jakieś leki, broń i dużo części. Przygotujmy się, nic stąd nie zabieramy, idziemy szukać zapasów. Okej, jesteśmy. Nasz bohater powiedział, że zakopał tutaj broń, czyli ta broń gdzieś musi się tutaj znajdować. Zobaczcie, mamy broń do obrony. Jest dobrze, bierzemy wszystko. To nam się bardzo przyda. Jeśli chodzi o wejście do samego domku, to pamiętamy, że musimy niestety wchodzić przez tą piwnicę. I zobaczmy, co tu dalej mamy. Wiem, że jest tu bezpiecznie, możemy sobie spokojnie szukać. Nic nam się tutaj raczej nie powinno stać. Bierzemy sobie wszystko, co możemy, póki możemy. Tu jeszcze też mogliśmy wziąć wszystko. Otwórzmy sobie te drzwi. Będzie nam potem łatwiej tutaj wchodzić, nie będziemy musieli już przez tą piwnicę się cisnąć. Dobra, drzwi mamy otwarte. Zobaczmy, co znajduje się w lodówce. Czy tu jeszcze coś było do zabrania, czy już wszystko zabraliśmy. Trochę tutaj rzeczy jest, aczkolwiek drobiazgi jeszcze wypakujemy na pewno. Chyba nic więcej. Przejdźmy do następnego miejsca. Tu już nic nie dopakujemy, że tak powiem. Wszystko tu już mamy wypełnione maksymalnie. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Bójmy się przekopać. Tutaj mamy wyjście. Jest jakieś podwórko, szafa. Może jeszcze coś znajdziemy. Trochę mu to kopanie pewnie zajmie. Gdyby miał łopatę, byłoby mu łatwiej, o czym też tutaj w tych dymkach, które oni czasami nad nimi się wyświetlają, mówią, że coś by im ułatwiło życie. No niestety my w tym momencie warsztatu na lepszym poziomie jeszcze nie mamy, więc żadnych takich narzędzi nie jesteśmy w stanie sobie wytworzyć. Zobaczymy, co będziemy mogli zrobić po ulepszeniu obecnego warsztatu, jak wrócimy. Zakładam, że Marko to wszystko, co nam tutaj przyniesie, będzie przydatne. Części, materiały na początku to jest bardzo ważne, no bo bez tego nie jesteśmy w stanie wytwarzać rzeczy potrzebnych nam do przetrwania. Dlatego tak zbieram te wszystkie, może dla niektórych śmieci, ale tutaj to jest konieczne. Konieczne jest 11:50, słuchajcie, musimy się streszczać, że tak powiem, bo musi też wrócić przed świtem do domu, żeby go nikt nie złapał. Drzwi zamknięte tutaj też, chyba mieliśmy pozamykane te drzwi. Tu jeszcze było coś. Drodzy, już jest 20. Patrzcie, jeszcze tutaj są części, które mogliśmy wziąć, bo już nikt niestety nie wejdziemy. I tutaj mamy drzwi zamknięte. No cóż, dzień i nas pierwsze dobiegają końca. My wracamy teraz do domu. Marko wrócił i zobaczmy, co się stało w nocy w naszym domku. Rozpoczynamy dzień trzeci. I co znalazł Marko? O, noc była spokojna, nikt nas nie napadł, czyli jest dobrze. Wszystko, co Marko znalazł, widzimy tutaj, mamy broń do obrony, że to już jest dobry znak. Zobaczmy Bruno. Bruno jest bardzo zmęczony, biedny, czuwał, całą noc nie spał.
Pawle już jest tylko głodny, doszedł do siebie, to może popracować. Zaraz go zaordynujemy. I Marko jest lekko chory i zmęczony, czyli będzie musiał iść spać też. Dobrze, tutaj pani Marko, pan się położy. Nie mamy żadnych tutaj u Marka nowych przemyśleń, nic się nie wydarzyło. U Pawle tak samo. I u Bruna też nic nowego się nie wydarzyło. Dobrze, Pawle, zacznij zatem pracę nad naszym nowym warsztatem. Jest nam potrzebny, zróbmy sobie nowy warsztat. Ulepszymy go. No, przydałby nam się jakiś wytrych. Albo coś, jakiś łom, coś takiego, żeby tu pootwierać te resztę lokalizacji. Zobaczmy. Dobra, finiszujemy. Ok, no to co teraz możemy sobie tu wybudować? Patrzcie, więcej rzeczy możemy zrobić. Możemy załatać dziury. Radio już mamy. Możemy postawić piec. Piec nam się na pewno nam się przyda, piec na zimę. Że jeśli możemy, to już go po prostu sobie zróbmy. Gdzieś tutaj. No muszę. Tu. Hej. Stań tam, gdzie proszę. Tu zróbmy sobie piecyk. O. Dobrze, zaczynamy tutaj budowę pieca. Pawle wybuduje nam piec. No zobaczmy. Jest bardzo zmęczony, odpoczywa. Marko jest głodny, lekko chory i zmęczony, ale już dochodzi do siebie. Mam nadzieję, że do wieczora w miarę do siebie dojdzie, bo jednak ma dużo tych miejsc na przenoszenie rzeczy. O, spójrzcie. Mamy tutaj handlarza, który nas odwiedził, ma jakieś rzeczy na wymianę, więc Pawle, proszę bardzo, idźmy zobaczyć, co handlarz nam tutaj przyniósł. Spójrzmy. Handlarz ma bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zobaczcie, jakiś bandaż, kawę, leki, takie. Co to? O, dobry skręt, jedzenie, tytoń, żebyśmy mogli wytwarzać sami papierosy. Części, bardzo dużo części tutaj ma. Dobrze, zobaczmy, to nam się przyda. Kawa może niekoniecznie, leki tak. Ziołowe leki też się przydadzą. Są słabsze, więc lekko chorych powinno postawić na nogi. Zobaczmy to jedzenie, czy jesteśmy w stanie kupić. Co tu jeszcze mamy? Części do broni, części takie, materiały. Broń, amunicja do broni palnej. No, dobrze, zobaczmy. Sprawdźmy. No, to pokażę, zobaczymy. Spróbujmy się z nim wymienić. Diament może zostawmy sobie na inne okoliczności. Spróbujmy wymienić cukier. Zobaczcie, nasz handlarz mówi, że my sobie z niego żartujemy i on nam nie sprzeda nic. Ojej, za dużo wzięliśmy. No dobrze, no to postaramy się oddać broń. Nie, jeszcze nie. Oj. Zobaczcie, jaki uparty. Nic za ten cukier nie dostaniemy takiego, a mówiłam, że jest tak bardzo w cenie. Kurczę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz skonfigurować sobie to. No i coś jemu po prostu dorzucić. Może część potrzebuje do zabawki. Nie. Tak też nie potrzebuje. Oj. A jakbyśmy dali jeden diament? To też nawet nie. No to ja dziękuję za takie zakupy. Nic z tego, musisz się postarać. No a jakbyśmy wzięli ten lek? Też nie. No to ja uważam, że w tym momencie jeszcze nie jesteśmy w stanie z nim zahandlować tak porządnie, żeby coś tutaj kupić dla nas. W tym momencie chyba przydatnego. No co tutaj mamy? Filtr do wody. Dobrze, możemy wziąć filtry. O. I. Dwa naboje. No dobrze, wymieńmy ten cukier za to. Na te filtry i na tą amunicję. I
Zobaczmy, co tu możemy dalej wybudować. Pan handlarz sobie tam postoi, może tam stać tak długo, aż będziemy chcieli, może na koniec dnia on po prostu odejdzie. Ale też możemy go sami odesłać, jeżeli nie chcemy z nim już handlować. Nic nie możemy nowego sobie wybudować. Straciliśmy większość części. Co by nam się przydało? Na pewno warsztat metalowy nam się przyda. Czyli wiemy, że potrzebujemy tutaj dużo drobiazgów, które musimy zdobyć nocą. Co tu możemy zrobić? Gitarę, opał i inne takie rzeczy. Dobra. Mamy 10:50. Przejdźmy tutaj, sprawdźmy. Tutaj możemy zrobić co? No nie, na razie deski nam się przydadzą, nie róbmy tego. No to Pawle, sprawdźmy, co mówi dzisiaj radio. Garstka codziennych wiadomości każdemu się zawsze przyda. Gra muzyka, mamy już dzień trzeci. Co postaci nam będą nadawać? Pomimo desperackich kontraktów rebeliantów mających na celu przełamanie oblężenia, Pogoren wciąż pozostaje odcięty od świata. Siły rządowe nie zezwalają na dostarczenie jakiejkolwiek pomocy humanitarnej do miasta, argumentując, że trafiłaby ona w ręce rebeliantów. No to już słyszeliśmy wczoraj, więc tutaj nic nowego się nie pojawiło. Radio pierwsze. Czyżbyśmy nie mieli nowych wiadomości? O, tu się pojawiło. O, słuchają Państwo radia Pogoren. Z żalem zawiadamiamy, że nasz kolega Jovan został dziś rano zabity. Dosięgnął go snajperski pocisk, gdy szedł do pracy. Będzie nam go brakowało. No to już wiemy, że jeden z bohaterów odszedł. Pracowników radia, jest muzyka klasyczna. Posłuchajmy sobie muzyki klasycznej zatem. Trochę kultury też nam się przyda. Usiądź sobie, odpocznij Pawle, pomyślmy, czy jest coś, co chcielibyśmy uzyskać jeszcze od handlarza, może na coś wpadniemy. Jak tam nasze chłopaki na dole? Bruno głodny, zmęczony. O! Marko już odpoczął, ale jest lekko chory, dochodzi do siebie. No dobrze, no to zobaczmy, co jeszcze może nam nasz handlarz tutaj zaproponować. Co jeszcze możesz nam dać, handlarzu? No już masz mój cukier. Drobiazgi. Dobra, trochę drobiazgów. Musimy spróbować od niego wziąć. I te drobiazgi możemy spróbować wymienić za... Nie wiem, może to właśnie... O, zobaczcie, za te nasze części zabawek. Nie mamy dzieci, więc te części nie są dla nas jakieś bardzo ważne. Spróbujmy, może jeszcze to. Dobra, jest ok. Deseczki jakieś? Inna deseczka. Jedna deseczka, no dobrze. Wymienię się z nim. Wymiana dokonana, a co za tym idzie? Chyba już będziemy mogli pomyśleć o warsztacie metalowym. Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Ojej. 10, 9. Źle policzyłam. Myślałam, że to jakoś... No dobrze, okej. To zobaczmy, to jeszcze mam jakieś drobiazgi. Co możemy tutaj mu za to dać? Czego mamy dużo? Jedne koło zębate. Zobaczmy, ile tych drobiazgów to koło zębate. Dwa. No dobrze, oddajmy. No i spróbujmy tutaj polepszyć nasz standard życiowy.
Żeby było trochę lepiej. Ok, mamy warsztat metalowy. Stwórzmy warsztat. Wszystko tu ustawmy, zaraz blisko nie będzie. Ok. No i budujemy. Muzyczka dalej leci, warsztat się buduje. Myślę, że tego handlarza to już lepiej odeślimy, bo będzie mnie kusiło tylko, żeby on nam tutaj jeszcze coś sprzedawał. I tyle. Do widzenia panu. Wracaj do budowy. Nasze chłopaki odpoczywają. A my działamy dalej. Już jest 3:40. Już mamy późne popołudnie. Specjalnie staramy się bardzo mało jeść po to, żeby nie rozpychać naszych żołądków, tylko żeby dostarczać tutaj jedzenia, jak będzie to naprawdę nam konieczne. Dobrze, co możemy robić? Patrz, ekwipunek, pojawiły nam się nowe rzeczy. Możemy zrobić sobie łom, wytrych, łopatę. Łopata nam pozwoli łatwiej tutaj przerzucać gruzy, szybciej to będzie. No i nóż. Nóż jest zawsze dobry do obrony, więc będziemy starali się nim po prostu bronić. Co my tutaj możemy? Czy my coś już możemy, czy jeszcze nic nie możemy? No, możemy sobie stworzyć opał, ale na razie nie chciałabym na opał tracić tych desek. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś możemy zrobić, coś znaleźć, ale chyba już wszystko tutaj mamy z tej części, niestety. Jeśli mi się wydaje dobrze, to już w tym domku nic niestety nie znajdziemy. Wszystko, co mogliśmy, to już wykorzystaliśmy. No to myślę, że to jest czas, żeby zakończyć ten dzień. Tutaj mamy taką opcję koniec dnia i po prostu przejść już do tych nocnych poszukiwań. Nie będziemy też wymyślać na siłę, bo to bez sensu. Dobrze, skonfigurujmy sobie. No wiadomo, Marko szuka zapasów, to jest jego podstawowa rola. Bruno jest głodny, Pawle jest głodny. Dzisiaj Bruno niech sobie śpi w łóżku, a Pawle niech sobie czuwa. Tu mamy ten opuszczony domek. Ostrzelana szkoła. Altyrelia wiele razy ostrzelała szkołę. Piwnica w większości rozpadała się, dlatego być może warto wziąć ze sobą łopatę, a także inne narzędzia. Ponoć w budynku schronili się bezdomni. No dobra, bez narzędzi to lepiej faktycznie tutaj nie iść, bo możemy stracić tylko czas. Tutaj ruiny willi. Okej. Tu już czytaliśmy. Jest supermarket. Kolejna rzecz. Choć supermarket znajduje się na obszarze zajętym przez wojsko, mieszkańcy próbują szukać tam zapasów. Możemy spotkać tam innych poszukiwaczy, ale lepiej nie wchodzić im w drogę. Niektóre drzwi wciąż mogą być zamknięte, więc warto wziąć ze sobą łom. Nie mamy łomu, nie zapuszczajmy się tam jeszcze. No i zaciszny domek. To też czytaliśmy ostatnio. No kraść, nie wiem, czy na razie zamierzamy, zobaczmy może jednak, co tutaj znajdziemy. Wyczyśćmy ten domek do końca i może nam się uda trochę jeszcze podciągnąć. Zobaczymy. Dobrze, chodźmy do domku. Co tutaj ma? Zabieramy stąd wszystko. Tutaj potrzebowaliśmy jeszcze wytrycha, który musimy zrobić. To też zabieramy. A, nie możemy stąd wejść tędy. No dobra. To jest szczurek. Okej. Chyba to, co mogliśmy już znaleźliśmy. Tu są jeszcze lokalizacje, w których no nie możemy wejść, no bo nie mamy tego sprzętu niestety.
ale myślę, że prędzej czy później go zdobędziemy. No to co? To myślę, że nasz odcinek dobiega dzisiaj końca. Zaraz pójdziemy sobie do wyjścia. Ja Wam wszystkim bardzo chciałam podziękować za mile spędzony czas, za to, że mogę razem z Wami przechodzić przez trudy i znoje tej wojny. Zapraszam wszystkich do komentowania, subskrybowania, zostawiania łapeczek w górę pod filmikiem. No i co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!